Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Partnerami odcinka są Polskie Radio Katowice, Podcast Nauka każdego dnia, Podcast i Newsletter na celowniku, Podcast i Newsletter Nauka News. Ten podcast nazywa się Nauka każdego dnia i moimi państwa gościem jest dziś Artur Dubiel, nauczyciel akademicki z Uniwersytetu WSB Merito, były kierownik zakładu dydaktycznego bezpieczeństwa narodowego, no i przede wszystkim autor podcastu Na celowniku i tak sobie pomyślałam przygotowując się do tej naszej dzisiejszej rozmowy. A będziemy rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie, że nauka o bezpieczeństwie to jest chyba stosunkowo nowa dyscyplina naukowa, bo ja w latach 80. w szkole wprawdzie miałam przysposobienie obronne, ale skończyło się na wielkim śmiechu ze starych gumowych masek. No, tak naprawdę nie do końca jest jeszcze z czego śmiać, bo te tematy są bardzo poważne. Nie czarujmy się. Myślę, że dzisiejsze czasy bardzo mocno to udowadniają. Owszem, no wszelkie zmiany klasyfikacji, nauk niestety powodują, że ktoś się może w tym wszystkim pogubić. Mhm. Ale kiedyś też mieliśmy nauki o wojskowości, chociażby tak, i część tych starszych, na przykład doktorów, tak się tytułuje, mieliśmy nauki o obronności, no i ostatnią zmianą tak naprawdę połączono właściwie całą obronność, wojskowość i nauki o bezpieczeństwie w nauki o bezpieczeństwie i dzisiaj. One głównie nam w pewien sposób określają. Właśnie te dziedziny, gałęzie, tak, które zajmują się właśnie tą dość wrażliwą tematyką. Bo właśnie ta obronność była taką dyscypliną naukową, i kiedy to się tak podziało, że bardziej o tym bezpieczeństwie zaczęliśmy mówić? Czy możemy to jakoś wiązać z przystąpieniem Polski na przykład do NATO i do Unii Europejskiej? Ja myślę, że tak naprawdę wynikało to też z realiów, w jakich żyliśmy, tak? I tą obronność, którą rozumiemy trochę szerzej, poza jakby wojskowością, Dlatego kiedyś był taki podział tak, na obronność i wojskowość. Dzisiaj wrzucono to brzydką więc do, do jednego wora. Bezpieczeństwo też możemy różnie sobie interpretować, tak, ale no pod kątem typowo naukowym, no nie zajmujemy się tam może BHP, tak, tego typu mhm. rzeczami, chociaż ta nazwa mogłaby tak sugerować. Aczkolwiek też te elementy gdzieś tam wchodzą, tak, bo co sam się przekonuje czasem na zajęciach ze studentami, strażacy na przykład bywają zaskoczeni. Jak mówię o tym, jak ważna jest ich rola na przykład w systemie antyterrorystycznym, tak? Mhm. Musimy sobie uświadomić to, że te nauki o bezpieczeństwie mają teraz taki charakter mocno interdyscyplinarny. Że to nie jest tylko właśnie ta wojskowość. Ja celowo zaczęłam o tych wspomnieniach z lekcji przysposobienia obronnego, bo no, no wtedy tak to wyglądało, że myśmy się uczyli tak naprawdę podstaw, ale ja nie wyniosłam niczego. No, umówmy się, no, jesteśmy właściwie z jednego pokolenia i też te lekcje pamiętam. Niektóre, brzydko mówiąc, w pewien sposób nie miały sensu. Mhm. Dzisiaj są jakieś nowe projekty, tak? jak, jak to w edukacji zrobić, jak pewnego rodzaju pilotaże tak naprawdę mają mieć miejsce. Mam nadzieję, że nie tylko wojsko się tym będzie zajmować, bo to nie o to chodzi. Obrona jest zdecydowanie szerszym zagadnieniem. I tak, zdecydowanie interdyscyplinarne podejście tylko może nam pozwolić na to, aby diagnozować zagrożenia, identyfikować je, a dzięki temu, poprzez różne metody i sposoby, dojdziemy do tego, jak się zabezpieczać przed tym wszystkim. Tak więc, no, też studentów na najróżniejszych zajęciach, najróżniejszych grupach pytam a jak myślicie, jakie inne nauki w to wszystko jeszcze będą wchodziły? No, jednym grupom idzie ta zagadka i odpowiedź trochę łatwiej, innym trochę gorzej ale pojawia się tak no przede wszystkim co no prawo tak no bo każde działanie państwa tak naprawdę musi być oparte na literze prawa ale to mamy masę masę innych nauk dziedzin gałęzi bo no, to są kwestie historia historia geografia mhm. psychologia tak o której się zapomina socjologia dyplomacja na... Nauki też tak naprawdę o komunikacji, tak, skoro no, wspomniałaś o dyplomacji, no tutaj już znowu nam wchodzą służby specjalne, jak się okazuje, tak, które są pewnego rodzaju przedłużeniem i, i tutaj mocno współpracują, więc właściwie do każdej nauki można coś przypisać i ja jestem tego zdania, że jeżeli będziemy wąsko to wszystko interpretować, teoretycznie głębiej, ale moim zdaniem popełnimy błąd na samym początku i musimy niestety na te inne nauki, znaczy niestety, może to nie jest najlepsze słowo, ale na inne nauki się otworzyć, bo tylko tym sposobem uda nam się dobrze zbadać, zdiagnozować, tak jak powiedziałem wcześniej, te zagrożenia i dzięki temu znaleźć sposoby na im przeciwdziałanie. A pamiętajmy, że w bezpieczeństwie czegoś takiego jak 100% nie ma. My możemy tylko minimalizować pewne ryzyka. Ja jestem z wykształcenia politolożką, i kiedy ja studiowałam na Wydziale Nauk Społecznych, uczyliśmy się i doktryn politycznych, i prawnych, i teorii polityki. Ale nikt z nas wtedy jeszcze nie myślał o takim bezpieczeństwie, jakie dziś tak naprawdę jest odmieniane na wszystkie, przez wszystkie przypadki, czyli na przykład o bezpieczeństwie cyfrowym. To jeszcze były etapy, kiedy no, ten internet troszkę kulał. Nie, no jest taka, taki stary żart, nie zagadka, jak babcia idzie z wnuczką i babcia mówi wnuczce, wiesz, bo jak ja byłam młoda, to nie było internetu, na co wnuczka odpowiada. A to co taką awarię mieliście? <laughs> ja też właśnie na zajęciach często, kiedy omawiamy też te zajęcia związane z bezpieczeństwem informacji i w ogóle z komunikacją, bo to pamiętajmy, że mamy do czynienia przecież z walką informacyjną, z operacjami i informacyjnymi i psychologicznymi, no to tutaj ważne jest zwrócenie właśnie uwagi na to, właśnie pod kątem obaw psychologicznym, że my się bardzo szybko do pewnych dóbr przyzwyczajamy i potem mamy problem. Proszę, zwróćcie Państwo uwagę, jak była ostatnio, znaczy no, już jakiś czas temu, awaria jednego z większych serwisów społecznościowych, nie? No, ja, ja się obawiam o stan naprawdę psychiczny polskiego społeczeństwa i to wcale nie jest żart. Mhm. Niektóre banki nas informują o tym, że będą miały wyłączenie sieci na kilka godzin, ale czasem zdarza się tak, że chcemy zapłacić w sklepie kartą. Okazuje się, że bank ma awarię, a my jesteśmy nieprzygotowani, bo nie mamy gotówki jak to młodzi mówią, już mamy obóz tak? Mhm. I w ogóle przyzwyczailiśmy się do takich naszych praw, które są w ogóle priorytetem priorytetów i wszystko, co nie działa, to zaraz chcemy się skarżyć, chcemy rozmawiać z kierownikiem, chcemy objechać jakąś firmę właśnie w mediach społecznościowych. Chyba musimy trochę zrobić krok do tyłu i, i się zastanowić, że nie wszystko zawsze działa, a działać też nie będzie, kiedy przyjdą trochę gorsze czasy i musimy być do tego i psychicznie, i na wszelkie inne sposoby przygotowania. W Stanach Zjednoczonych są specjalne procedury, które mówią na przykład o tym, jak należy się zachować, kiedy zostanie zachwiane bezpieczeństwo energetyczne. U nas, no to w przeciętnym domu kowalski ma jakąś tam świeczkę, żeby sobie zapalić i poświecić, żeby było jasno, ale to tylko tyle. Ja znowu się odwołam do swoich zajęć, bo staram się bardzo mocno wplatywać. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo. Właśnie bieżące sytuacje i pytałem studentów o te słynne plecaki ewakuacyjne, o których tak głośno jest ostatnio w mediach. No, przy okazji mam też wrażenie, że niektórzy interes próbują na tym jakieś mhm. ubić, ale się pytałem, tak, czy są na tak, czy są na nie. Nie chciałem kompletnie tego oceniać, chciałem po prostu do argumentacji jakby dążyć, zmusić ich w pewien sposób do przemyślenia, czy jest im to potrzebne, czy nie, i co tam ma się znaleźć. No i jedna ze studentek na przykład się pochwaliła, Żona ma w rodzinie taki plecak, no co prawda jeden na całą czwórkę, ale jednakże mają, czyli no gdzieś tam rozważania były w domu prowadzone, zastanawiali się, poczynili pewne zakupy. A po zajęciach przychodzi i mówi, ale wie pan co, okazało się, że w sumie to chyba połowy zawartości to mi brakuje. Tak patrzę mhm. po tych zajęciach i chyba musimy na zakupy z mężem pojechać. No bo to jest tak, że my nie mamy tej świadomości, czego fantastycznie dowiodła pandemia COVID-19. Ja pamiętam doskonale puste półki, brak papieru toaletowego. Wszyscy nagle potrzebowali w dużych ilościach papieru toaletowego, ale już o wodzie na przykład nikt nie pomyślał. No to zbliża się majówka, tak? Mhm. I znowu będzie to samo pewnie. Polacy, no trochę rzadko można tak powiedzieć, że się czasem szykują, jak do wojny, jakby nie wiadomo, czego miało w tych sklepach zabraknąć, tak? Dzisiaj, no jeżeli te łańcuchy dystrybucji faktycznie przy okazji głębokich kryzysów czy wojen nie są zakłócone. Tu umówmy się, wszystko mamy tak naprawdę, mówiąc tylko kolokwialnie, pod nosem. I tu należy się naprawdę zastanowić właśnie, czy największej zmiany nie musimy przeprowadzić w naszych głowach. Tak? Mhm. Rok temu, dwa lata temu zastanawialiśmy się, jaki będzie świat po wojnie, kiedy no, wojna za wschodnią granicą się zakończy. Tu końca nie widać. I tak się zastanawiłam teraz, kiedy mówiłeś o tych plecakach. Czy to nie jest tak, że my jednak powinniśmy się zabezpieczyć na wypadek, nie tego, że zabraknie nam gotówki albo że wypalą nam się wszystkie świeczki, tylko że rzeczywiście może być ta wojna? No tak, trochę nie do końca odpowiedziałam na poprzednie pytanie. Dobrze, że, dobrze, że je pogłębiłaś, bo no też znowu pytając tych moich nieszczęsnych studentów o to, o to, co tak naprawdę mają w domu pod takim kątem w cudzysłowie zapasowym. Na koniec zapytają, kto ma w ogóle w domu gaśnicę. No i też może nie będę przytaczał liczb, mhm. bo to wcale nie jest pocieszające, więc dla naszych słuchaczy może sami się Państwo zastanówcie. I się okazuje... I jeszcze ważne, żeby była z datą ważności, bo ja ostatnio jak znalazłam małą gaśnicę u siebie w komórce, ale okazało się, że rok przydatności skończył się 4 lata temu. A tutaj mówimy tak naprawdę o wszystkim. Mhm. O źródle światła, o źródle ciepła, o wodzie... O rzeczach, które pomogą nam uzdatnić wodę, którą ewentualnie znajdziemy, zdobędziemy, o posiłkach, o ubraniu, o środkach łączności, o jakimś ostrym narzędziu, tak? o sznurkach, latarkach. No, tego naprawdę można by wymieniać. Myśmy się to starali segregować na pewnego rodzaju, jakby takie działy. Tak? I no, nagle ktoś mówi: No, ale wie pan co, to tu chyba z 50 kilo będzie tego plecaka. Ja mówię: Dobra, to co wykreślamy? No i tam się jeden ze studentów już zastanawiał, już rękę praktycznie podnosił. A drugim mówi nic. No właśnie nic. I trzeba tak dopasowywać ten sprzęt, który będziemy nieśli, bo musimy pamiętać, że to będziemy jednak nosić czasem i gdzieś biec, przemieszczać się szybko. To trzeba to odpowiednio tak naprawdę dobrać, no wyważyć w pewien sposób, tak? Mówiąc i trochę w przenośni, i trochę dosłownie, bo to wszystko tak naprawdę ma nam zapewnić pewne minimum, które, które będzie nam potrzebne. Na pewno nie na tym poziomie, który na co dzień mamy we własnych domach. Bo czasem jest tak, że wpadamy w panikę i pierwszą rzeczą, jaką bierzemy do ręki, jest na przykład album ze zdjęciami. No nie jest to do końca zły pomysł, tak? Bo i to też studenci podnieśli, że na pewno zabraliby zdjęcia swojej rodziny. Z jednej strony to gdzieś tam podnosi, potem na duchu, ale z drugiej być może trzeba będzie pokazać komuś, kto mi zaginął, tak? Mm -hmm. No, no na pewno, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, zabierałbym jakieś akty własności. Zabrałbym pewnie jakiś ostatni dokument dotyczący wykształcenia. Oczywiście dokumenty typowo osobiste, żeby móc się w jakiś sposób wylegitymować, jak się, jak się faktycznie nazywam. Ale działanie nagłe zawsze, pod impulsem, w sytuacji stresu i zagrożenia, nigdy do końca nie będzie racjonalne i tak głęboko poprawne, jakbyśmy to zrobili przygotowując się wcześniej na spokojnie. Tak? Zwróćmy uwagę nawet jak się pakujemy do wakacji. Tak, albo na przykład do szpitala na porodówkę. Jeżeli to z się... reguły jak się da, to dwa miesiące wcześniej torba jest przygotowana koło łóżka. Mąż w ostatniej chwili bierze te torby i jadą w oczekiwaniu na potomka. Więc... A na koniec i tak się okazuje, że czegoś zapomnieliśmy. Mhm. A zobaczmy, ile mieliśmy czasu, i w jakimś tam względnym spokoju i komforcie się do tego przygotowywaliśmy. Ja nie namawiam teraz na siłę nikogo, aby coś takiego szykować. Oczywiście Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w swoim serwisie internetowym pokazuje, jak taki plecak może wyglądać, ale no niech każdy tak naprawdę sobie sam to przemyśli i, i się zastanowi i podejmie decyzję. Czy jeżeli my mówimy o tych różnych rodzajach bezpieczeństwa, czy o cybernetycznym, czy o takim militarnym, czy socjalnym, czy my możemy sobie to jakoś tak zrobić, taką kwalifikację, klasyfikację, który z nich jest dla nas najważniejsze? No bo dla kogoś to będzie bezpieczeństwo ekologiczne, tak? dla kogoś ekonomiczne, dla jeszcze kogoś militarne, a czwarta osoba powie: A co mnie to wszystko od, obchodzi, od tego mamy rząd i wojsko. Niby tak, oczywiście typologia może być różna i na różne sposoby możemy dzielić to bezpieczeństwo, ale ja się odniosę tak naprawdę do dość starego modelu, czyli do piramidy Maslowa. Nie oszukamy pewnych rzeczy, i dopóki nie będą najniższe nasze potrzeby zaspokojone, nie jesteśmy w stanie na satysfakcjonującym poziomie minimum mhm. zaspokoić kolejnej potrzeby. Więc jeżeli to, co jest niżej zaspokajamy, jesteśmy w stanie wejść wyżej, często nawet bardzo bym powiedział w nieświadomy sposób, bo tych moich studentów pytam, gdzie oni są w tej piramidzie i widać, że niektórzy są zaskoczeni, jak mówię, że na samej górze, tak? Mhm. Czy to jest tak, że nauczyciele przedmiotu korzystają z doświadczeń innych państw, czy może jest potrzeba, aby powstały jakieś nowoczesne podręczniki? Skąd wy wiecie, czego tych młodych ludzi uczyć tak naprawdę? Akurat u nas mamy chyba to szczęście, że Kadra w dość specyficzny sposób jest dobrana, i jest miksem, bym powiedział, i teoretyków, i praktyków. I też sam jestem przecież tego przykładem, tak, że zaczyna się łączyć praktykę z teorią. To ma korzyść tak naprawdę dwustronną, i w jednym, i w drugim kierunku. Ostatecznie wiadomo, o czym człowiek starszy, tym bardziej idzie w tą teorię, ale on to wszystko gdzieś opiera też na własnym doświadczeniu, zarówno zawodowym, jak i tym życiowym, bo ono też bardzo wiele tak naprawdę daje. Pokolenie powojenne, czyli osób, które są urodzone od lat 45 w górę, bardzo często chomikuje sobie w domach na przykład konserwy mięsne. Znam osobiście kilka takich osób. Te konserwy już mają często dość pokaźny bombasz. Natomiast to jest taki chyba odruch, który został jeszcze. Z dziada, pradziada, że tak powiem, kolokwialnie, bo no, pamiętają jako, jako małe dzieci ten okres powojenny. I teraz pytanie: Czy jeżeli miałoby się coś zadziać, czy jest sens w ogóle robić też takie zapasy gdzieś, nie wiem, kupować makarony, kasze, ryże, te, te właśnie wspomniane puszki, konserwy? Czy nie? Ja powiem trochę od końca, tak żebyśmy się mogli trochę pośmiać, żeby nie była smutna to nasza audycja, to nasze nagranie. Znaleziono jakiś czas temu jakąś właśnie taką starą polską konserwę. Z lat chyba 50. -tych, 60. -tych. Mhm. No to jest sporo. Każdy by powiedział, rany boski nie otwierajcie tego, oskarżenie będzie. <laughs> Oddano to do badania do jakiegoś tam wojskowego środka. Okazało się, że nadaje się do spożycia. Naprawdę? Tak. I ja nie zachęcam tą swoją wypowiedzią do tego, aby, aby trzymać takie mięsne bomby, tak? bo dzisiaj umówmy się też, ta produkcja wygląda inaczej jak kiedyś. Ale to, co mówiłem też m.in. o wyważeniu tego naszego plecaka, tak? Przecież no, nie musimy brać ulubionych posiłków, bo być może nawet nie będzie jak tego podgrzać i przygotować, ale batony energetyczne na przykład. Dostarczą nam właściwie wszystkiego, co najważniejsze w tej chwili. Jedzenia mówi się, że powinniśmy mieć przygotowane na około dwa dni, więc no, nawet się zaopatrując w same batoniki, nie zajmie nam to dużo miejsca. A jaki jest problem raz na jakiś czas, kiedy będzie się zbliżał ich termin przydatności? Wymienić na nowe? Mhm. Tak znowu trochę zażartuję. Najpierw kupić, a potem zjeść te, którym termin niedługo się skończy. Znalazłam takie określenie, że w przyszłości będzie bardzo ważne zadbanie o bezpieczeństwo identyfikacyjne. O co chodzi? Domyślam się, że chodzi o to, co już od jakiegoś czasu się dzieje, czyli kradzież tożsamości. To jest też warsztat tak naprawdę służb specjalnych. Tak? Zazwyczaj właśnie po wojnach mamy wysyp podsyłanych ludzi pod tak naprawdę nieprawdziwymi tożsamościami. No kim był Hans Klos? Mhm. To jest dokładnie ten przykład. I myślę, że tak w pewien sposób obrazowo myślę, że najszybciej wytłumaczę o co chodzi. Dzisiaj przestępcy oczywiście kradną na, kradnąc nam tożsamość, są w stanie niestety. Wyrządzić szkodę na naszą niekorzyść i jeszcze będziemy na przykład coś spłacać. Ale może to być też wykorzystane w innych celach, więc myślę, że warto niekoniecznie wszystkim chwalić się w internecie. Warto zabezpieczać też dokumenty, uświadomić sobie w swojej głowie, że ma to też pewną wartość. Nie wszystko przeliczajmy zawsze na, na pieniądze na gotówkę. Czytałam, że bardzo dużo firm, i to niezależnie czy dużych korporacji, czy małych firm, zaczyna intensywnie szkolić swoich pracowników w związku z atakami hakerów. No i tutaj ten temat cyberbezpieczeństwa chciałabym, żebyśmy przez chwilę podtrzymali, bo ja mam wrażenie, że nasze pokolenie jest jeszcze trochę wystraszone i trochę jeszcze nie dowierza drugiej osobie, która jest po drugiej stronie sieci. Ale młodzież już bardzo często no, daje się nabrać. A poza tym no, udostępniamy te swoje dane bardzo często i chyba nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, co my udostępniamy. To nie jest tylko numer IP. Mi się wydaje, że często w ogóle sobie właśnie nie zdajemy sprawy, co przy pomocy naszych danych i wykorzystując pewne procedury, o których nie do końca musimy mieć świadomość, co się może wydarzyć. Prosty model oszustwa, czyli przychodzi nam jakiś SMS, że na przykład mamy zaległość do dopłacenia do jakiejś tam przesyłki, paczki jakieś tam 1 zł, bądź na przykład, jak nie dopłacimy 10, to jeszcze dzisiaj bądź jutro dadzą nam prąd. No to jest klasyczne granie oczywiście na emocjach, no bo wiadomo, no i wracamy właściwie do klu, do tak, czyli mhm. nie będzie prądu, a potem pewnie jeszcze 3000 każą zapłacić za ponowne podłączenie. Paczka, No dobrze, jeżeli robimy od święta zakupy przez internet, to się zorientujemy, że pewnie niczego nie zamawialiśmy. Ale jeżeli ktoś ma jakąś firmę i paczki przychodzą praktycznie codziennie, codziennie są wysyłane, to zanim ktoś stwierdzi, dobra, trzeba to zweryfikować, to powie pracownikowi albo samemu, powie, dobra, wysyłaj tą złotówkę, czy 10, nie mam czasu na weryfikowanie tego. O ile w ogóle się na tym zastanowi. No a co tak naprawdę banki jeszcze przed pandemią tak naprawdę umożliwiały, a pandemia to rozwinęła, otwieranie konta poprzez potwierdzenie tożsamości przelewem internetowym. I tym sposobem tak naprawdę ktoś zakładał na nasze dane konto, no dalej szły już jakieś tam kredyty, zobowiązania i nagle się okazywało, że mamy ileś zadłużenia i niekoniecznie i szybko, łatwo się z tego wyplączamy, tak? A komornik już puka do naszych drzwi. Czy to jest też element, który znajduje się w programie nauczania? Robimy też najróżniejsze szkolenia, seminaria, konferencje, więc ja mam wrażenie, że nasz uniwersytet też ma bardzo wysoką taką świadomość, że należy ludziom no, też pomagać w pewien taki praktyczny sposób. I w ogóle praktyczność jest bardzo mocno u nas gdzieś uwzględniana, aby ten student nie wyszedł tylko na umiany tego, co w książkach zobaczył, bo umówmy się, że no, większość z nas raczej potrafi czytać. Nie zawsze z czytaniem ze zrozumieniem jest tego sprawa oczywista, ale no trzeba, trzeba wskazać pewne umiejętności, w tym również te umiejętności właśnie cyfrowe. Jak dołożymy do tego teraz te wszystkie elementy z tą tak zwaną sztuczną inteligencją, tak, bo ona tak naprawdę jeszcze wcale nie jest taka prawdziwie sztuczna, to jest no, kwestia nauczania maszynowego. Mhm. Kiedy jeszcze się rozwiną te komputery kwantowe, dojdzie i do tego, że będzie internet kwantowy, to ja już to gdzieś ostatnio mówiłem, że obawiam się obudzić któregoś dnia, bo się okaże, że jesteśmy w tak innej rzeczywistości, że nie wiem, czy, czy się w tym odnajdziemy, tak? A no brzydko mówiąc, mam się raczej za osobę o pewnej świadomości, o pewnym poziomie. A co dopiero osoby, które tych kompetencji nie posiadają. Mm -hmm. To wtedy będzie taki syndrom Matrixa troszkę. No i będziemy się zastanawiać, który z tych światów jest prawdziwy. Czym bardziej mm -hmm. się wgłębiam w ogóle w te zagadnienia dotyczące kwantów? No, fascynuje mnie to ogromnie, ale z drugiej strony też przeraża. O twoich fascynacjach naukowych za chwilę porozmawiamy, ale to jest teraz taki czas, kiedy, no, zbliżają się matury, po maturach za chwilę rekrutacja. Czy do was przychodzą głównie absolwenci, na przykład liceów o profilu i y, klas o profilu wojskowym, czy niekoniecznie? Są takie osoby i nawet, jeżeli wywołałaś ten temat, to nie dalej, jak chyba wczoraj i czytałem na ten temat, jak to wygląda w policji, w której jest akurat ogromna dziura kadrowa. No, i się okazało, że tam raptem chyba tylko około 5% wszystkich przeznaczonych do służby to są absolwenci właśnie jakichś klas mundurowych. tam jakiś, mhm. Czyli niekoniecznie typowo policyjnych, tak? Bo są to typowo o profilu Straży Granicznej, jeszcze roboczo nazywane celnymi, czy typowo wojskowe. Więc są te osoby, oczywiście. My też w pewien sposób jest to nasz naturalny narybek, ale ja też obserwuję, że. Grupy, z którymi zaczynam, no, one się w pewien sposób dzielą. Są osoby bardzo młode, bez doświadczenia życiowego i praktycznie na początku swojej drogi zawodowej, więc umówmy się z doświadczeniem też dość skromnym. Są osoby, powiedzmy, w sile wieku, ale są też osoby i starsze. I ja ich wszystkich tak naprawdę cały czas namawiam do czegoś, co jest też w ogóle podstawą bezpieczeństwa, bo tam zawsze mówimy o przetrwaniu i o czymś, co jest nierozerwalne z tym, czyli o rozwoju. Mówię, nie patrzcie. Na swój wiek, nie patrzcie na PESEL, na swoją metryczkę, to nie ma znaczenia. Ja bardzo późno sam zaczynałem tak naprawdę studia, przyznam się publicznie, miałem poprawkę na maturze, więc to naprawdę PESEL niczego nam nie zamyka? Trzeba mieć tylko otwarty umysł i chęć na otwarcie klapek, które mamy na oczach. Czy to dlatego powstał podcast na celowniku, żeby Ale... popularyzować wiedzę, czy to zupełnie inna historia? Ten pomysł gdzieś tam kiełkował tak naprawdę dość długo. Winna w dużym stopniu też jest moja żona. Pozdrawiam cię, Izabelo, bo sama mnie zachęciła. Tak naprawdę no, zaczynały się trudne czasy. tak? To była kwestia pandemii, to była kwestia pełnoskalowej agresji rosyjskiej. I pisały i dzwoniły do nas osoby, z którymi też bardzo długo na przykład nie mieliśmy kontaktu. Zagadywali nas sąsiedzi, znajomi czy właśnie już się pakować? To ciekawe, że sami na to wpadali, tylko mówili wtedy o walizkach. Co ciekawe, nie o plecakach. No, bo walizki mają kółka. No. <grystanie> <grystanie> I mówiąc poważnie, kiedy odbywałem kolejną jakąś rozmowę, siedzieliśmy sobie w garażu i jakaś kolejna rozmowa miała miejsce i moja żona mówi, mógłbyś to nagrać i może byś odtwarzał, to by było łatwiej. I wtedy pomyślałem, aha, to jest chyba ten impuls, żeby jednak z tym wszystkim wystartować. I dlatego też nasi słuchacze znają cię z różnych mediów, czy z gazet, czy z portali, czy z telewizji, bo mówić o bezpieczeństwie to jedno, ale mówić o tym w sposób przystępny, zjadliwy i taki, który dotrze do każdego targetu, no to jest trudność. Teraz ty jesteś trochę podstępna, bo wiem do czego zmierzasz, czyli do kwestii popularyzacji nauki. Mhm, tak? Dokładnie tak. Mnie zawsze tak naprawdę temat bezpieczeństwa gdzieś tam fascynował, pewnie wynika to też i z korzeni rodzinnych. Teraz tatę pozdrawiam. Mówiąc całkowicie poważnie, jeżeli, no kto już kiedyś klasyk powiedział, aczkolwiek już nie chcę mówić kto, bo wiadomo, że te historie czasem są przeinaczane, ale że jeżeli się robi to, co się kocha, to tak naprawdę się nie pracuje. I to jest jedna rzecz. Dwa, studia i pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Dawały mi to i to też studentom mówię, wy macie jak największe prawo, wręcz obowiązek żądać od prowadzącego zajęcia, żeby poświęcił wam swoje nie 100, a 110% i wyciągnąć z niego ile się da, wykręcić, wycisnąć, ale nie zapominajcie o tym, co się dzieje na przerwach. Oczywiście to jest papieros, kawka, jakiś tam obiad i tak dalej, ale ci ludzie są z różnych środowisk. Czasem z tych samych zbliżonych, a czasem z bardzo różnych. I ta wymiana tak naprawdę pewnych doświadczeń, przemyśleń, rozważań, ona ma bardzo duży wpływ właśnie na rozwój i chęć tego naukowego dociekania, bo my bardzo często jako prowadzący tym ludziom właściwie musimy tylko poukładać pewne klocki w głowie, które są rozsypane, pewnego rodzaju puzle. Innym oczywiście trzeba od zera wszystko tłumaczyć, tak? I tutaj nikogo nic nie uwinieniem, każdy jest w różnym wieku i z mhm. różnym doświadczeniem, tak? Tu też jest tak naprawdę, mówiąc skromnie pewna sztuka, wypośrodkować i dotrzeć do każdego. Podobnie zresztą też i z podcastem, gdzie człowiek nie wie w ogóle do kogo mówi. tak Na zajęciach, no też mają pechanci studenci, patrzę im głęboko w oczy i widzę, kto jak reaguje. Czy ktoś przetakuje, czy patrzy na mnie zdziwiony, czy przesypia, czy przewija Facebooka. A mówiąc całkowicie poważnie, no tak jak teraz, my nie wiemy, kto nas słucha, ile osób nas słucha, jak reagują. Czy ktoś mówi, o fajna rozmowa, czy ktoś inny powie, ale tam głupoty dzisiaj idą, mhm. przełączam stację. Nie? Więc to jest trudne z jednej strony, z drugiej myślę, że z czasem to przychodzi i jest łatwiejsze. Nie powiem na pewno mi pomagało to doświadczenie właśnie w kontakcie z mediami. Ono się rozpoczęło jeszcze przed moją przygodą, z, z naszym uniwersytetem. A teraz tak naprawdę to, to gdzieś tam pogłębiamy. Tak? I szkolenia, które mhm. nam uczelnia też zapewnia. No i własne doświadczenia myślę, że no pomagają, bo łatwiej jest pracować. No i ja pracuję w tak zwanym home studio, tak? czyli, czyli robię to z domu, staram się ten sprzęt no, dobierać tak? do, też do możliwości. Bo... No i tu nam pomogła pandemia, prawda? I w Zdecydowanie. naszej dziennikarskiej działce, i w waszej edukacyjnej, rozwój technologii, które no, musiały być przystosowane praktycznie z dnia na dzień do nauki online i do tego, że jednak można inaczej, prawda? Jakie to było fajne, że w pewnym momencie nawet dzieci, które tak jak moje, moja córka i mój syn są w trybie edukacji domowej, nagle dostały. Ogromny zastrzyk wiadomości, potencjał rozwinął się niesamowicie. No i tak samo zaczęliśmy też zwracać uwagę właśnie na to bezpieczeństwo, tak mi się wydaje, właśnie w czasie pandemii. Siedzieliśmy w domu, było fajnie, ale. No, też zaczęliśmy myśleć, ok, ja będę przeprowadzać rozmowę na Zoomie, ale muszę mieć odpowiednie do tego jakieś narzędzia, muszę mieć zabezpieczenie. Wtedy się dowiedziałam, co to jest VPN, no i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że tutaj nie do końca się zgodzę i gdzieś tam w połowie masz rację, bo te narzędzia wcześniej były dostępne. Tylko właśnie pojawia się to słowo bardzo ważne, które jest w bezpieczeństwie, czyli świadomość, Sytuacja w pewien sposób mm -hmm. nas zmusiła, więc świadomość musiała się pojawić. No bo jakby się nie pojawiła, no to mamy problem. A widzę, że właśnie wracając też do popularyzacji nauki, no staramy się, aby jakość tego dźwięku. Czasem robię jakieś nagrania, tak, z samochodu i tak dalej. To jest nieporównywalne, tak. To ludzie potrafią napisać, panie Czeszy, nie da się tego słuchać. Co innego, ja wiem, że w domu to też nie jest to samo, tak jak teraz jesteśmy w studiu radiowym. Tak? Tutaj też pracuje sztab ludzi nad tym wszystkim. Przy okazji ukłony z okazji niedawnego dnia radia. Dziękujemy. I Ale tak. Każdy tak, ma swoją to, działkę. Tak? To, to tak jest, że kiedy ja na przykład przygotowuję podcasty, nauka każdego dnia i tak naprawdę. Każdy dzień przynosi mi nową dziedzinę ne, nauki, to jest taka y, trochę nasza wspólna misja, tak? My edukujemy. I teraz y, rozmawialiśmy niedawno, że powstał y, u ciebie kolejny pomysł na y, stworzenie czegoś, co roboczo nazywa się newsletter. E, no właśnie, i to jest, co to jest portal, czy to jest na razie strona, jak, jak byś to nazwał, bo y, t, to ma być miejsce, gdzie znajdziemy fajne newsy. Naukowe. I znowu ta moja wspaniała żona się do tego przyczyniła. To ma być taki bratni serwis na celowniku, jest podcastem i newsletterem o bezpieczeństwie. I tam jako jeden z takich podziałów zrobiłem, to na początku było taką, no, tak to nazwałem, strefą cyber. Ale czym więcej tak naprawdę tego właściwego cyber, bo my też tak naprawdę opacznie w ogóle te, te pojęcie rozumiemy, to pojawiało się też coraz więcej nauki. Pojawiało się coraz więcej też i szóstej inteligencji kosmosu, który wspólnie też kochamy, mhm. tak? I tego miejsca mi tam było za mało. I mówię, za chwilę skręcę w uliczkę, która nie będzie odpowiadała tym, którzy ze mną tam jadą. No i stwierdziliśmy, że chyba trzeba po prostu taki bliźniaczy projekt zrobić. Oczywiście jest to w formie, no można powiedzieć, portalu internetowego. Na razie na samym początku drogi. Też no, szoki i niedowierzanie, jak się to mówi, kiedy nagle telefon z radia, panie Arturze, przyjdź pan, bo chcemy na ten temat mhm. porozmawiać. Tak? tak, bo to jest fajne, wiesz, kiedy dziennikarze na przykład nie muszą przekopywać się, przygotowując materiały do programów naukowych, przez dziesiątki fake newsów. To jest w ogóle osobne zagadnienie, tak? gdzie mhm. tak naprawdę i świat mediów, i tu się wspólnie musimy w pierwszy uderzyć, i świat nauki potrafi straszne błędy robić. Tutaj też ta ogromna nasza misja katuje też studentów na każdym przedmiocie. No z pewnych elementarnych zasad, jeżeli chodzi o metodologię, czyli no kwestia dochodzenia do prawdy tak i udowadniania tego, nie, nie, nie bo nie, tylko nie bo, albo tak bo. I tutaj wrócę jeszcze do tego naszego nowego projektu Nauka News. No on, będzie nie on jest nie o bezpieczeństwie, a o nauce. Trochę jak w klasycznym wydaniu, tak? czyli o samej nauce jako takiej, przyrodzie, naturze, historii, kosmosie, technologii, sztucznej inteligencji. Znowu jest to podzielone na takie, no nazwijmy to rozdziały. O życiu. Bo o wszystkim, co o wszystkim. nas otacza, jak sama pięknie też mhm. piszesz w swoim podcaście, że przecież ten otaczający nas świat jest piękny. No i znowu też i ty swoją cegiełkę do tego dokładasz, bo... Skoro stwierdziliśmy, że się nagrywamy, to to, co gdzieś tam kiełkowało w głowie, ale człowiek cały czas nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam mm -hmm. czasu, a jednak, no dobra, no jak newsletter, to podcast też musi być. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. W podcaście, który nazywa się Nauka każdego dnia, dowiedzieli się Państwo, że każdego dnia powinniśmy również zadbać o swoje bezpieczeństwo. I to niezależnie, czy mówimy o tym bezpieczeństwie kulturowym, przyrodniczym, energetycznym czy teleinformatycznym, po prostu, próbujmy trochę dowiedzieć się więcej o tym, co się może wydarzyć. Oczywiście nie katastroficznie, ale ja myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w tym studiu serdecznie dziękuję Artur dziękuję Dubiel był moim państwa gościem niebawem usłyszymy się w audycji poświęconej dendrologii Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter nacelowniku, zapraszam do wspierania w serwisie patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nacelowniku.